W 2022 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 175 TWh. Duży wzrost o prawie 9 TWh nastąpił dzięki produkcji w elektrowniach wiatrowych i słonecznych. Jednak pomimo dynamicznego rozwoju zielonych inwestycji, zwłaszcza fotowoltaicznych, Energia z odnawialnych źródeł stanowi zaledwie 25% w polskim miksie energetycznym. Eksperci szacują, że obecna sytuacja geopolityczna oraz naciski Komisji Europejskiej przyczynią się do jeszcze szybszego znoszenia barier dla rozwoju OZE. Optymistyczne prognozy zakładają, że do 2030 roku Polska mogłaby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł. Końcowym zużyciu energii do 33% pod warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. I to się rzeczywiście dzieje, inwestycji przybywa. Czy wykorzystujemy potencjał dostępnych odnawialnych źródeł i co powinniśmy zrobić, żeby wykorzystywać go lepiej? Jakie czynniki są kluczowe w rozwijaniu i zwiększaniu udziału OZE w polskim miksie energetycznym? zapytam Katarzynę Jabłońską-Przywecką, doktorkę nauk ekonomicznych i kierowniczkę projektów w OZPL. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie. Tym bardziej, że wiem, że wymagało to zmian i dużo logistyki. Tym bardziej się cieszę, że jesteś z nami. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że jestem z Tobą. Porozmawiajmy zatem o odnawialnych źródłach energii, które mamy w Polsce. I pierwsze, co przychodzi mi do głowy, jak myślę o polskim OZE, to są wiatraki. To jest nasze, nasz, nasze możliwości, ogromny potencjał energii wiatrowej w Polsce. Ale z drugiej strony przypominam sobie o ustawie z 2016 roku tak zwanej ustawie wiatrakowej. Czy mogłabyś powiedzieć, co ona wniosła i o czym mówi jej nowelizacja, która już też je się pojawiła? Energetyka wiatrowa to jest również i moje pierwsze skojarzenie w zakresie, kiedy mówimy o energetyce odnawialnej w szerokim znaczeniu, dlatego też tak strasznie żałowałam, że ustawa z 2016 roku weszła w życie. Była to ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która wprowadzała sztywne kryterium lokalizacyjne elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej oraz od zabudowy od, o funkcjach mieszkaniowych. I wynosiło ono dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowych, liczone od poziomu gruntu do najwyższego punktu elektrowni wiatrowej. W praktyce oznaczało to konieczność odsunięcia się. Elektrowni wiatrowych o około 2 km od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Bardzo dużo. Bardzo dużo. I w praktyce to oznaczało tak naprawdę zablokowanie rozwoju nowych projektów wiatrowych, bo stare projekty się realizowały, natomiast nowe niestety zostały bardzo gwałtownie zatrzymane. zatrzymane. Mhm. Dokładnie tak. I był to bezpośredni skutek tak naprawdę wdrożenia tej ustawy, że nowych projektów nagle zabrakło. A pośredni. Odczuliśmy w trakcie kryzysu energetycznego, kiedy nagle okazało się, że mamy w miksie energetycznym za mało źródeł, które obniżają nam ceny energii elektrycznej. Także to był pośredni skutek wdrożenia tej ustawy. Dlatego też tak bardzo mnie cieszy, że ustawa w tym roku została znowelizowana i wprowadza nowe kryterium odległościowe, które wynosi minimum 700 metrów od zabudowy mieszkaniowej. Znaczna różnica tutaj już się pojawiła. Znaczna różnica, i zauważam, że projekty wiatrowe są reaktywowane, że miejscowe plany są, są, yy, są podejmowane uchwały o wszczęciu miejscowych planów, co mnie bardzo cieszy. Yy, natomiast cała ta historia pokazuje nam jedną rzecz, że w Polsce mamy zbyt szybkie zmiany prawa i konsekwencje tego są daleko idące, ponieważ pierwsze nowe projekty farm wiatrowych na nowych planach będą możliwe dopiero za, do realizacji za około 3-4 lata. To jest jednak długa perspektywa czasowa, plus no taka, że niestabilność prawa nigdy nie sprzyja nowym inwestycjom. A pośredni skutek jest taki tej ustawy, że przez chwilę mam wrażenie, że zapomnieliśmy, że powinniśmy rozwijać wszystkie źródła zakresu odnawialnych źródeł energii, ponieważ one korzystają z różnych zasobów naturalnych i ich charakterystyki produkcji są często komplementarne wobec siebie. I to prowadzi do tego, że te źródła nawzajem się uzupełniają i tworzą, hmm, tworzą bardziej skomplikowane formy współpracy, takie jak hmm, klastry, takie jak spółdzielnie energetyczne i dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej nimi zarządzać na poziomie lokalnym. O klastrach i społecznościach mówiliśmy w poprzednim odcinku z cyklu Miasta z Dobrą Energią, mm -hmm. więc fajnie, że o tym wspominasz, bo to jest rzeczywiście ważny temat. Mówisz też o prawie, że ono tak naprawdę dynamicznie się zmienia, ale co jest najważniejsze ono powinno wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, dlatego że to jest Najpilniejsza potrzeba w tej chwili całego polskiego systemu energetycznego. Przecież odnawialne źródła energii zmniejszają koszty, co też powiedziałaś, zmniejszają emisje, a zwiększają znacząco bezpieczeństwo energetyczne. I jednym z takich wyzwań, które tutaj widzę i które zauważamy, to jest nowa moc przyłączeniowa nowych inwestycji. Z tym jest trudno, wiadomo, ciężko jest czasami zdobyć dokładnie takie warunki, jakie chcemy, ale też należy pamiętać, że mamy już istniejącą infrastrukturę. I tutaj rozwiązaniem okazuje się takie dla mnie nowe pojęcie cable pooling. Czy mogłabyś powiedzieć, cóż to takiego jest cable pooling i czy to może być nadzieja dla rozwoju OZE w Polsce? Cable Pooling to jest tak naprawdę łączenie różnych źródeł wytwórczych z zakresu energetyki odnawialnej na jednym węźle przyłączeniowym. I zasadą jest, że suma tych źródeł energii jest większa niż ich umowna moc przyłączeniowa. W związku z tym cable pooling zakłada powstawanie i kształtowanie się hybryd, gdzie w polskich realiach będą to hybrydy składające się z elektrowni wiatrowych i elektrowni słonecznych, które i tak są lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie. I dzielenia przyłączy. Mm -hmm. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Wiemy już, czym jest. A czy mogłabyś powiedzieć, jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania? Ja widzę tak naprawdę wiele korzyści i są one wielopłaszczyznowe. Bo z jednej strony wykorzystanie tego samego przyłącza przez różne technologie wytwórcze i, jak wspomniałam wcześniej, połączenie energetyki wiatrowej i energetyki słonecznej. Źródeł, które rzadko kiedy pracują z pełną mocą znamionową i mają różne charakterystyki produkcji, to jest tak naprawdę efektywniejsze wykorzystanie przyłącza. Ponadto zapewnienie uczestnictwa tym technologiom tak naprawdę wpływa na rozwój energetyki odnawialnej, ponieważ na przyłączach, które już istnieją, możemy dobudować nowe źródła. Inną korzyścią z rozwoju. Z wdrożenia cable poolingu są tak naprawdę niewielkie nakłady na rozbudowę i modernizację sieci. Czyli obowiązek, który spoczywa na operatorach sieci. Mm -hmm. Każdorazowo przy wnioskowaniu o warunki przyłączenia, jeżeli dostajemy odmowę, uzyskujemy, dostajemy od nich uzasadnienie, w którym zazwyczaj jest podana przyczyna, że są to techniczne albo techniczno-ekonomiczne przyczyny, dlaczego nie możemy przyłączyć nowych źródeł do sieci. I w tym przypadku. Tego tak naprawdę nie ma, ponieważ korzystam z infrastruktury, która już istnieje. Według mnie potencjał cable poolingu jest tak naprawdę ogromny i powołując się na dane forum energii, jest to około 25 GW nowych mocy przyłączeniowych, a według mnie te korzyści są jeszcze dalej idące, ponieważ cable pooling wpływa korzystnie na powstawanie wspólnot energetycznych różnego rodzaju, czy to będą klastry, czy spółdzielnie, ale um, tak naprawdę będzie to wpływać pozytywnie na potencjał lokalnej energetyki, bo w miejscach, w których powstają klastry, zwiększa się też świadomość energetyczna odbiorców, wytwórców i pojawią się zupełnie nowe rozwiązania. Innym z nich jest na przykład linia bezpośrednia. Ja w mojej pracy, a współpracujemy w ramach OZPL głównie z przemysłem, Widzimy, że jest to również bardzo naglące rozwiązanie, którego oczekują przedsiębiorstwa energochłonne. One są zdecydowane inwestować we własne źródła wytwórcze, one są zdecydowane gwarantować sobie w jakikolwiek sposób wyższe bezpieczeństwo energetyczne. I jest to efekt wyższej świadomości energetycznej również na poziomie przedsiębiorstw. No właśnie, bo one muszą sobie szukać tak naprawdę bezpiecznych i tanich dostaw energii tak naprawdę i to rozwiązanie rzeczywiście wpisuje się w ich potrzeby. Dokładnie tak. Bo wykorzystuje też to, co już w tej chwili jest. To co powiedziałaś, że nie, nie możemy uzyskać nowej mocy przełączeniowej, warunków nowych, ale wykorzystując tą inwestycję, tą infrastrukturę, która już jest, jakby zamykamy tą odpowiedź, nie, tak? Otwieramy się na, na nowe. Świetne rozwiązanie. Tych rozwiązań Oze tak naprawdę jest mnóstwo. Ja przygotowując się do dzisiejszej rozmowy to napotkałam bardzo dużo różnych pojęć i, i można by tutaj wiele przytoczyć, natomiast takim ciekawym, o który chciałabym ciebie zapytać, chodzi mi o prosumenta. Ustawa z kwietnia z zeszłego roku ustawa Oze, która wprowadziła prosumenta zbiorowego, tak naprawdę ten prosument zbiorowy no, nie spotkał. Zaukał się z jakimś wielkim odzewem, i nie było zainteresowania. Teraz w mediach pojawiło się nowe pojęcie prosumenta lokatorskiego. I to wbrew pozorom nie oznacza nagle fotowoltaiki na balkonie. Czy mogłabyś powiedzieć, cóż to takiego jest to rozwiązanie prosumenckie, i czy może właśnie to popchnie i takim będzie motorem do rozwoju fotowoltaiki? To ja może na początku tak pokrótce wytłumaczę, czym jest prosument zbiorowy i prosument lokatorski. Więc prosument zbiorowy była to forma współpracy w ramach budynków wielorodzinnych, w której każdy z mieszkańców miał prawo zainwestować w instalację fotowoltaiczną na dachu. I było to rozwiązanie zbyt skomplikowane, przynajmniej jak na tamten czas. Ja nie dyskwalifikuję tego rozwiązania, tylko ono było. Mam wrażenie trochę niedostosowane do realiów, bo po pierwsze wymagało ono dostosowania infrastruktury technicznej, czyli stworzenia nowego punktu poboru energii, czyli nadania nowego PPE. To jest trudno organizacyjnie. Ponadto wymagało całkiem skomplikowanych rozliczeń, bo trzeba było prowadzić ewidencję z zakresu cen godzinowych i dzielić ją procentowo adekwatnie Zbyt do udziału. Zbyt skomplikowane tak naprawdę, Dokładnie żeby tak. ktoś w ogóle chciał w to zainwestować. Przynajmniej na ten czas, bo może w mhm. przyszłości to Oczywiście. się zmieni. Natomiast prosument i zupełnie był inny sposób rozliczania nadwyżek energii. Także według mnie trochę za dużo. Mhm. Prosument, natomiast prosument lokatorski jest to tak naprawdę um, klasyczny prosument z tą różnicą, że prosumentem jest albo wspólnota, albo spółdzielnia mieszkaniowa rozlicza się go w ten sam sposób co klasycznego prosumenta, czyli jest duży nacisk na autokonsumpcję z możliwością wypływu do sieci i sprzedaży w formule net billingu, czyli jest możliwość też dodatkowo zarabiania pieniędzy poprzez sprzedaż energii elektryczną, co trafia na konto wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. I tak naprawdę ta energia jest używana na potrzeby lokatorskie części wspólnych, oświetlenia i tym mhm. podobne. Więc jest to bardzo proste, analogiczne rozwiązanie do tego, co istnieje, więc zakładam, że osiągnie ono sukces w polskich realiach. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. I ja jestem wielką fanką programu Prosument, całościowo. Mhm. Ponieważ tak naprawdę program ProSument zapewnił nam 10 gigawatów mocy w energetyce, w fotowoltaice. W Polsce. Jest to wielka skala i tak naprawdę co miesiąc te przyrosty są znaczne, pomimo, że prawo się zmieniło kilkukrotnie, że jest ono nie do końca stabilne, natomiast pokazuje trend, że świadomość ekologiczna Polaków jest coraz wyższa i oni chcą inwestować we własne ekologiczne źródła energii. W przyszłości mam wrażenie, że zacznie się dyskusja nad magazynami energii i motoryzacją elektryczną, która tak naprawdę z wydłużeniem tego łańcucha wartości w energetyce. Tak, to wszystko się ze sobą łączy, jakby trzeba zacząć od czegoś, żeby potem podejmować kolejne kroki. Dokładnie. Bardzo ciekawie wyjaśniłaś różnicę między tym prosumentem zbiorowym i, i prosumentem lokatorskim. Jeszcze, że powiem, dużo się tutaj dowiedziałam, nie, nie znałam <laughs> tych różnic. Czyli uważamy, że uważasz, że, że to rozwiązanie rzeczywiście popchnie rozwój fotowoltaiki? Że to może być taki motor, faktycznie? Mam wrażenie, że tak, ponieważ ym, te przestrzenie są, one są niewykorzystane. Tak naprawdę nie są to duże moce, natomiast w przypadku klasycznych prosumentów też to nie są duże moce mhm. jednostkowe. Natomiast jest to jakaś furtka do tego, żeby rozwijać energetykę w miastach. Przyszłościowo. Mam wrażenie, że jak wdrożymy wszystkie dyrektywy unijne, które umacniają nam rolę konsumenta na rynku energii, będzie możliwość partnerskiego handlu tą energią, nawet między lokatorami. Tak naprawdę ten rynek związany z sprzedażą elektryczną będzie się w najbliższych latach bardzo zmieniał, i mam wrażenie, że to jest taki punkt wyjścia. Że to będzie taki dobry impuls do, do zmian. Tak. Więc okazuje się z naszej rozmowy, że polski miks energetyczny może być zasilany tanią, zieloną energią pochodzącą czy z wiatraków, czy z fotowoltaiki. Natomiast to przejście od energetyki węglowej ku energetyce z odnawialnych źródeł wymaga od nas wszystkich zaangażowania i jest takim dużym wyzwaniem. Jest. Tak naprawdę to jest zmiana optyki patrzenia na całą elektroenergetykę. Bo przecież ja mówię tutaj głównie o elektroenergetyce, czyli jakieś gałęzi energetyki, a tak naprawdę transformacja energetyczna wymaga elektryfikacji. Jeżeli chcemy zmniejszać emisję, musimy jakąś kierun jakiś kierunek obrać. Tym kierunkiem jest energetyka odnawialna, możliwości i magazynowania i zarządzania lokalnego. Dziękuję Ci za, te, za to podsumowanie i bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Zwiększenie udziału OZE w energetyce przyczynia się do bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości energetycznej naszego kraju. Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł powinno być dla nas priorytetem nie tylko ze względu na regulacje, ale również ze względu na wzrastającą dostępność taniejących technologii oraz zainteresowania wdrożeniem OZE ze strony społeczeństwa i biznesu. To był odcinek podcastu Eon Talks z cyklu Miasta z dobrą energią. Dziękuję, że jesteś z nami i już dziś zapraszam Cię na kolejną premierę. Tym razem z cyklu Elektromobilność jest kobietą, który prowadzi Jakub Jedliński. Odcinek będzie dostępny od 19 września. Wszystkie dotychczas wemitowane nagrania znajdziesz na stronie eon.pl łamane na eontox. Zapraszam Cię do odsłuchania.